Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój zakup, który już od dłuższego czasu zamierzałem zrobić. Mianowicie brakowało mi czegoś fajnego do trzymania płytek PCB, na których tam się nieraz lutuje. Powiem Wam tak. Kiedyś sobie kupiłem na AliExpressie coś takiego. Niby myślałem, że to będzie fajne, super, ok. Jednak ta tutaj cała płytka, ona jest dosyć lekka. Co prawda ma otwory na montaż, żeby to przymocować mocno gdzieś do jakiegoś stołu. Ale jak położymy to normalnie tak na stole, no da się zamontować tu jakąś tam płytkę od telefonu, ale coś większego, no to już taka płytka odpada. Leży sobie gdzieś z boku. Czasami jej użyję, bardzo rzadko. I dlatego postanowiłem kupić sobie coś lepszego. Będąc w sklepie elektronicznym, zobaczyłem właśnie taki stojak. On kosztował w sklepie 20 chyba 7 zł. Także na Allegro chyba najtańsze też chodzą po coś 27-28 zł z wysyłką. I powiem Wam tak, no spróbujemy sobie go rozpakować i przetestować, jak on mniej więcej będzie zdawał egzamin. Spróbuję też pokazać filmik spod mikroskopu. Jak włożę jakąś płytkę tutaj, tu już sobie wysunę mikroskop mój i zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie ta regulacja tutaj tego kąta nachylenia i tak dalej pod mikroskopem. No i powiem Wam, jakie są wrażenia generalnie z tego stojaka i tak dalej. Na początek obejrzymy sobie może troszeczkę opakowanie, tak żebyście byli ciekawi czy coś, co tam pisze. Coś takiego. Jak to używać? Z drugiej strony takie coś. Są różne wersje opakowań, widziałem na Allegro na przykład, czy tam w Gotroniku mają inne pudełka, bardziej takie urozmaicone. No i dlatego chciałem jeszcze Wam pokazać na szybko uchwyt ten, który jest, jaki jest w Gotroniku, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. W tym celu przełączę się na Firefoxa. OK, jest. I w Gotroniku on jest za 31,50. Też niedużo, myślę. Jeżeli odbiór osobisty na miejscu, to bez problemu. Fajnie to jest opis. Widzimy, że tutaj jest pudełko troszeczkę inne niż moje. Ale też jak można zamontować różne płyty. No i tak jak już mówiłem wcześniej, tu już można te płyty o wiele większe zamontować. I tutaj pisze, że tutaj ma uchwytu 200 na 140, no to czyli już nawet sporo, czyli możemy mieć dość duże płytki. I wokół osi o 360 stopni, czyli tak jakbyśmy to grillowali, kiełbasę. No i posiada cztery rowki na różnej grubości laminatu. Rowki to chodzi o to tutaj, o te mocowanie. Także myślę, że to może być bardzo fajny stojaczek do lutowania tam różnych rzeczy, przytrzymania. No i fajnie to się prezentuje, ale jak to będzie działało w praktyce, to jest najważniejsze. I tu ma oczywiście te podstawki takie fajne. I teraz rozumiem już, o co chodzi z tymi śrubkami, które są w tym, bo ja myślałem, że no, czy można też tak zrobić, że te tutaj śrubki można albo sobie na stałe gdzieś tam do stołu przymocować, albo po prostu do tych podstawek, one są dosyć ciężkie, jeszcze mają gumowane te nóżki, także będzie chyba to fajnie się stabilnie trzymało na stole. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, opis jest tutaj dosyć obszerny, dużo zdjęć jest na Gołtroniku. Podlinkuję tą stronkę do Gołtronika, żeby sobie każdy mógł to przejrzeć na spokojnie. A tymczasem spróbujmy sobie rozpakować tą paczuszkę. Powiem, że tylko raz ją rozpakowałem w pracy, tak na szybko, bo akurat byłem na mieście, potem do pracy miałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie składałem tego, ale teraz tutaj staram się to Wam pokazać. Tu już jest wszystko. Tą całą, te dwie stopki, które tutaj są, mamy też oddzielnie. Pudełko sobie na bok odłóżmy, no i powiem Wam, że to już jest naprawdę dosyć spore w porównaniu do
tej tutaj płyteczki ja ją wyjmę. To jest zabawka. To jest zabawka. To już jest naprawdę fajne, fajne. No i te gumy tutaj, gumowe stopki. Wygląda coś takiego. Tu mamy dwie śruby. Gumowe stopki, żeby się nam to nie ślizgało. No i trzymają się rewelacyjnie fajnie. Super sprawa. Także to jest mega, mega fajne. Powiem wam, że okej. Nie wiem, czy nieraz widzieliście, jak Chińczycy wkładają do różnych tam tabletów czy tam innych urządzeń. Co to ołów? I tu takie stopki też można było obciążyć. Podejrzewam, że to się da tutaj ściągnąć, tylko mi się teraz nie chce tego wyciągać. Włożyć też coś cięższego, żeby te stopki były naprawdę ciężkie, ale tego nie będę robił. I regulacja. Regulacja odbywa się poprzez kręcenie tutaj takim pokrętłem. I to wtedy możemy sobie regulować. Oczywiście nie ma żadnego zabezpieczenia, możemy to wyciągnąć. Teoretycznie, praktycznie, jakbyśmy mieli dłuższą tą listwę, to możemy sobie to jeszcze wydłużyć. No, to już jest całkiem fajne. A takie, podejrzewam, listwy można kupić bez problemu w Castoramie gdzieś nawet. Nawet to może być jakiś kawałek deseczki, tyle żeby miał takie wymiary jak to, tak? Dobra, i tu się blokuje tym pokrętłem na dole to, żeby to się nie otwierało nam dalej. Oczywiście przetestujemy sobie to na jakiejś płytce też. Tutaj jak popuścimy te pokrętła, to możemy regulować sobie tym. Stawić w dowolnym miejscu. Dodatkowo te szczęki, tak to nazwijmy, są na takiej sprężynie, że to nam jeszcze dociska. Tylko ta sprężyna, co jest ciekawe, jest tylko z jednej strony. Tutaj już z drugiej nie mamy. A szkoda, bo w sumie można by włożyć jakąś sprężynę. Chociaż nie, bo tu jest dłuższy ten czpień cały. Ale wiecie, każdy, kto lubi modyfikować różne rzeczy, może to zrobić bez problemu. A teraz ja bym chciał sobie zobaczyć, jak jest. Aha, to są śrubki na TT. Od razu zamocuję już podstawkę, żeby to mi nie latało bez sensu. Także trzeba wykręcić te śrubki tutaj, co są na tych stopkach. I wkręcimy to tak, żeby to już było złożone do pracy pod mikroskopem. Weźmiemy jakąś płytkę i zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Czy ja dobrą stronę wziąłem? Dobrą. Na szczęście mam namagnesowany ten śrubokręt. Spróbuję teraz tutaj złapać. Ok, udało się. Teraz drugą śrubeczkę wkręcimy. Tu już jest troszeczkę trudniej. Dlaczego? Ponieważ haczy mi o śrubokręt trochę. No, udało się. Dobra, jedna śrubka. Druga śrubeczka. I zostało nam jeszcze tylko zamontowanie tej drugiej strony. I będziemy mieli pełnoprawny uchwyt gotowy do działania z jakimiś tam płytkami elektronicznymi. Mega, 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 mega ciekawa sprawa będzie, myślę. I tutaj to myślę też zamontuję bez problemu. Troszeczkę mi brakuje oświetlenia. Aj. Dobra, zróbmy to w ten sposób, że włożę śrubkę, postawię tą i nakieruję po prostu teraz delikatnie na tą
na ten otwór. Jeżeli mi się uda trafić, ale coś mi się nie udaje. Udało się? O, udało się. Dobra. Nie dokręcam na razie, żeby trafić teraz drugim. Tutaj sobie ustawię. Perfekt. Jedna śrubeczka. Druga śrubeczka. I powiem wam, że już wszystko jest skręcone. I teraz pytanie. Zablokuję sobie tą. To jedno ramię. Żeby nie latało. Drugie też. Mega zarąbiście się to trzyma. Serio wam mówię. No tutaj naprawdę to robi robią robotę te gumki. Super sprawa. Superancka. Teraz mogę sobie pójść po jakieś płyty i włożymy sobie jakąś płytę. Ja zrobię pauzę i zaraz jestem z płytami. Dobra, słuchajcie, jestem już z dwoma płytami. Dosyć one są duże, na pewno większe niż jakiś tam od telefonu. To sobie na razie obok odłożymy, weźmiemy tą naprawdę dużą. Czy ona nam się zmieści tutaj? Bez żadnego problemu. Jeszcze tylko sobie tutaj ustawię. Nie no, pięknie to jest zrobione, naprawdę. To jest już fajnie zrobione. Złapię sobie tą płytę w tym uchwycie. I teraz tak. Mam ją złapaną. Szczęki mi się jeszcze ruszają. Zablokuję je. Z jednej i z drugiej strony. Płyta troszeczkę lata w szczękach, że tak powiem. Płyta troszeczkę lata w szczękach, ale podejrzewam, że to można skorygować mocniejszym dociskiem tutaj. Bo to jest ta sprężyna w sumie. No, teraz już nie lata tak mocno. Elegancja Francja. Teraz jak poluzuję tą stronę na przykład, chciałbym sobie to obrócić. Coś pięknego, naprawdę. I w takiej pozycji mogę sobie to zablokować. Mam zablokowaną. I patrzcie teraz na ten motyw. Biorę sobie jakąś tutaj tą. Podpieram się na przykład rękoma krawędź tutaj, tej. I sobie coś tam lutuję. Jeszcze do tego, jakby mieć taką dużą lupę powiększającą, no to już jest super naprawdę sprawa. Bardzo fajna. Już mogę wam powiedzieć od razu, że jest to mega, mega fajne. Naprawdę. Jeżeli macie już wydać pieniądze, to już zainwestujcie w taki stojak. Nie w ten, co pokazywałem wam. To jest ten mały taki. Tylko w to. To jest naprawdę fajny uchwyt na płytki. Mega. No to co? Wrzucimy coś sobie pod mikroskop. Polecimy może z jakimś tam dłubaniem pod tą płytką i zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie pod mikroskopem, jak to będzie pod kątem, jak to będzie można sobie ustawić. Kurde, ale to kręciłem mocno. Tutaj by się przydało jakieś większe te pokrętła troszeczkę. Okej. Teraz jest na prosto. Ja podłączam mój magiczny mikroskop i zaraz będziemy widzieli wszystko z bardzo bliska. Dobra, słuchajcie, ja już podpiąłem sobie mikroskop. Powiem wam, że zarąbista sprawa. Tylko pytanie, dlaczego mi teraz się tutaj obraz nie rusza? Jeszcze muszę coś zobaczyć. Aha, tu mi rusza. Czyli OBS coś się zawiesił, czy coś? Wtywanie okna. Firefox SE. Ok. Dobra, już działa. Teraz sobie jeszcze tylko ustawię tutaj odpowiednią optykę. No i mamy to. Piękna sprawa. Sobie wezmę kolbę. Tak tylko przyłożę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mamy rezystor jakiś. Gdzie to jest tu?
No. Super, 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 naprawdę. Coś pięknego. Fajnie, że można sobie rękę oprzeć tutaj na tym. Kurczę, czy ja będę miał tutaj widok swoje dziewiątki, bo coś mi się ostatnio blokuje. Dziewiątka. To usunę. Na chwilę będzie czarny obraz. Przechwytywanie okna. Irion Webcam. Coś mi nie działa w ogóle Irion Webcam, kurde, z tym. Dobra. Tu jest z tego z eseje. Nie wiem, coś mi nie działa Irion w OBS-ie. Coś się skopało i nie mogę tego naprawić. Dopiero muszę przez aplikację SE przepuszczać i ją w OBS-ie uruchamiać jako przechwytywanie okna. A tak, żeby prosto z telefonu, nie mogę. Nie wiem dlaczego. Ale tak to wygląda. Zobaczmy sobie teraz, jak to będzie wyglądało pod kątem, bo teraz jest płyta prosto. Ja teraz ją ustawię sobie pod jakimś tam kątem. Ja pierdziele, ej, słuchajcie, no nie trzeba do tego tej głowicy, do tych mikroskopów chińskich, które są, one kosztują do obiektywu. Wyczajcie sobie to. Dwa szkiełka, które tam zmieniają, kurczę, ten tor optyczny. 600. Ja to chciałem kiedyś zrobić, ale powiem wam tak, jeszcze tu mogę sobie rękę nawet na płycie oprzeć. Nie, no genialne to jest. No wreszcie to wygląda. Wszystko fajnie. Jest jakiś kurczy układzik. Co to jest te czerwone? Aha, jakiś klej. Coś pięknego. Naprawdę mega. Aż mi już nóżka jedna wyszła poza biurko. Już mi spada uchwyt. Powiem wam, mega, mega. Wiecie, że to jest nawet tak jakby lepsze. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj pewnie. Aha, tu. Czad. Nie, ja już mogę od razu powiedzieć, jestem zadowolony z tego uchwytu. Jakbym sobie tą płytkę wziął na drugą stronę, chciał ją przełożyć, żeby pokazać wam elementy. Ja sobie ją włożę w drugą stroną. I teraz zobaczymy sobie elementy, jakie są na tej płytce. Zresztą tutaj nawet na tym uchwycie mogę montować wszystkie te rzeczy w różny sposób, bo są trzy grubości rowków w pionie i w poziomie jest jeden główny taki. Dobra, teraz zobaczmy sobie elementy, jakie są na płytce. Ło kurde, ale czad. Co my tu mamy? Dioda. Pięknie. Pięknie to wygląda. Serio, mówię wam. Opłaca się kupić taką. Taki stojak uchwyt. Bo to jest coś pięknego. Kondensator. Teraz jak ja się przełączę na widok z kamerki, to w SE będę musiał Iriuna. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest coś takiego. Ja teraz mam tutaj pod tym całym mikroskopem tą płytkę. Teraz zobaczmy sobie. O, mogę sobie regulować
a tym sobie dokręcam tak, żeby to mi już trzymało w jednej pozycji. Zarąbisty ten stojaczek jest, serio wam mówię. Zobaczmy sobie teraz tą zieloną płytkę pod mikroskopem. Tylko nie wiem, czego mi tak obraz miga tutaj widać, tu nie. Coś na tym SE. A nawet tu też. Czat, nie? Jakiś układ. Czekajcie, dlaczego mi to tak... Jakieś mam problemy tutaj. Nawet powiększenie sobie mogę robić. Oczywiście to tym aparatem Soniaka. Żeby nie było. Bo na tym mikroskopie Eakinsa nie ma takiej opcji, a kosztuje o wiele, wiele więcej niż ten Soniaka. Jakość na tym Soniaku jest the best. Tu mamy rezystor na 0 ohmów. Nie, mostek taki. Nie widzicie. Działa to zarąbiście fajnie. Masz widać strukturę tej cewki. Coś pięknego. This is beautiful. Tutaj mamy nawet, możemy sobie gniazdo zobaczyć, czy jest wszystko ok. I tak jak mówię, no, można sobie regulować ten kąt, tylko jak się nakręci, to jest troszeczkę ciężej odkręcić. Teraz troszeczkę dałem bardziej płasko. Można sobie zobaczyć każdy kabelek. Każdy kabelek, jak wchodzi. Generalnie jestem mega zadowolony z tego uchwytu już. Będę na pewno go używał do wspomagania się przy lutowaniu różnych rzeczy. Jeszcze gdyby tak do takiego uchwytu, jeszcze wiecie co by się przydało fajnego? Takie malutkie rączki, do których można by coś zamocować. Jakiś element przytrzymać i mamy wtedy dwie ręce wolne. To już by było piękne. To już by było naprawdę super sprawa. Dwie diody. Możemy nawet sobie tutaj zobaczyć, jak wchodzi w tą płytę. Inspekcja wszystkich elementów. Nie no. Dobra, ja się przełączę na... To mi idzie albo z te takie mignięcia. Zaraz zobaczę. Tak, to mi idzie z tego, z HDMI grabera coś. Coś mi kurde tak źle to łapie. Jeszcze raz się przyłączę. No i oczywiście już nie mam UV dwójki, tylko sama MJPG. A jakbym go na przykład wypiął, podłączył jeszcze raz. To idzie coś. Coś nie tak mam z tym. HDMI graberem. Wezmę go, odepnę od USB-ka. Podłączę jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś mi tam się zmieni. Nie, nie wygrał. Chcę zobaczyć, czy... Iriuna. EZK-a. No, coś mi kurde ten. Albo kabel od zasilania. Nie, to nie. Jest niemożliwe.
W każdym razie pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. No i dobra, i chyba nie będę już więcej nic na razie pokazywał. Jedynie zakończę to takim podsumowaniem, że mega fajny jest ten stojak. Aha, jeszcze jedna rzecz taka ciekawa. Regulacji. Ja pokażę Wam, o co chodzi, jak wyciągnę tą płytę. Regulacji tych szczęk tutaj. Góra i dół nie ma, jak coś. To jest tylko w jednej pozycji, ale gdyby to jakoś fajnie rozwiązać i zrobić tu taką szparę, to wtedy można by regulować sobie tą wysokość tych szczęk. Ale mi to nie przeszkadza. Tak jak jest teraz, jest spoko. Ja mam mikroskopii tak wyżej niż sam ten uchwyt, o wiele wyżej, bo jest tutaj na stole jeszcze podwyższeniu, także mam dosyć duże pole robocze, nic mi nie przeszkadza, jak sobie rękę położę. Polecam, polecam. Naprawdę polecam taki uchwyt, bo jest fajny. Już to teraz wiem, mówię to co czuję. Jestem zadowolony. Także na tym zakończę filmik. Trzymajcie się i pozdrawiam.